Dzień dobry, z tej strony Dziadek Marek. Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale. ETS2 dzisiaj. Dostaliśmy nową skanię. S45. Także przetestujemy sobie ją. Pewnie będzie tak samo chodzić jak renówka, ale zobaczymy. Mam tu zlecenie szybkie jak zwykle, ale ze Szwecji. Do Szwecji. Wiozę, co ja wiozę? Samochody dostawcze ja wiozę. Okej. Okay. Niedługa trasa, 182 km. Także wsiadajcie do szoferki, jedziemy. Weźcie sobie coś do chrupania. Dobra. Palim maszynę. Mam luftu za mało, bo tu cofałem się, bawiłem, jak te dźwięki tam ustawić. Powiem wam, że jak tu luft nabić? Co, jak mu przygazuje, to i co, tak nie nabije. A tam, pal licho, jedziemy. Jedynka. Jedziemy. Skręć w lewo. On tak się prezentuje, wam pokażę jeszcze. Ta skaniola. No tam w środku się niczym nie różni. S45. Czy ja tam wiem? No napis jest tylko u góry elektryk i tu z boku. Poza tym bidota w kabinie. Bo w kabinie tutaj ja tu nie widzę żadnych zmian, niczego. Nawet nie poprawili. Czekajcie, bo ja tu nawet nie mam, a tu mam, nie mam przypisane tego zbliżania. Czekajcie, teraz sobie przypiszę. Sorry, mój błąd, ale na tym panelu to ja długo nie gram. Znaczy, na tym profilu chciałem powiedzieć, gdzie tu jest zbliżanie, coś takiego. Zbliżanie nawigacji. No to nie jest to, ale... Co to tu było? Czekajcie, co to było chyba, nie? Spojrzenie. Obrót. A gdzie jest zbliżanie? Przybliż kamerę z wnętrza, no właśnie. Dobra. To tam stracono, tam nic nie obchodzi. O, patrzcie. I co tu jest? Tu jest nic. Tak jak było, tak jest. Renówka przynajmniej miała jakieś tam liczniki, pierdołki. Pokazywało nam jakieś tam spalanie czy czegoś, a tu jest jakieś tam... No nic tu nie ma. I jeszcze coś mi tu plumka. Nie wiem. No, luftu nie mam. Patrzcie. To kiedy to się nabije? A tam coś pod spodem pisze. Radio coś, ale ja muszę koromicę odpegesować. Zobaczymy na chwilę, co tam pisze. A tu jest, to jest radio gra. No dobra, tam pal licho. Już mi się to nie podoba. A jeszcze nie zacząłem jechać w ogóle. Scania jest według mnie zrobiona gorzej niż to Renault.
Dobra. Ja nie mogę jechać. Słabizna, on nie chce jechać. No bo luftu nie mam. A skąd ja mam go wziąć? Kurde, teraz wyrwał. Co, tak będę jechał? Będziemy plumkać? Przygotuj się do skrętu w prawo. Także powiem wam, że... Skręć w prawo. Kpina. Skręć w prawo. Dobra. Kurde. Skręć w prawo. Nasze szczęście, że miałem zielony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No jak hamuje, to się powinien ten luft nabijać, nie? Zjedź w prawo. No. No tam wiem. Według mnie gorzej. Co tam, co do dźwięków, to tu nie ma się co wydziwiać. Ja mam ustawiony wydech, chociaż nie ma wydechu. Wydech i głośność ciężarówki na 50. Tam w drzewku. I powiem wam, że co do głośności, to tak samo jest moim zdaniem, ale się szybciej zbiera niż ta renówka. Może ładunek wiozę inny, a tam nie wiem, co ja wiozę poprzednio. Także nie wiem. No i tu co? Tu nie pokazuje nam nic związanego z elektryką. A to podstawa. Jak mam ciężarówkę elektryczną, to chciałbym wiedzieć, ile voltów, ile wat, ile wszystkiego tu mi zżera coś. A co tu mam pokazane? Wielkie G. Nic. Nic nie mam pokazane. Też mi zrobili coś. Tak na szybkiego wydali, wiecie, w tej samej budzie, w tej samej kabinie. A na pewno jest zmienione. A deska rozdzielcza na pewno jest zmieniona. A ja tu deski rozdzielcze nie mam zmienione. Także nie wiem, o co kaman. Nie podoba mnie się to. Dobra. No jak prawej? Przecież ja jadę prawą stroną. A że tu w prawą. Dobra. Hamuję, już teraz z dawna hamuję, bo ja mam hamulce słabe, coś tu czuję. W hamulcach nie grzebałem nic. Skręć w lewo. Okej. I co, też jej nie można kupić na pewno. I tak nie patrzałem jeszcze. Tak, na szybko na dzikiego weszłem tutaj, wiecie? Nie ukrywam. Ale się zbiera, szybciej zbiera od Renault, to wam muszę powiedzieć. Ja będę miał uszkodzenia na czepie 2%, bo tam na tym parkingu, gdzie jak pobrałem ten, to kurde, ruszyłem z kopyta. No jak się spodziewasz, chłopie? Ty się nie spodziewaj. Wiecie, ja wyszłem z gry, zrobiłem screenshota,
żeby na miniaturkę, nie? Ten, wszystko, no a tu patrzcie, czas goni. Ale tam jest nowy znaczek, widzę, u góry, na tym jest piorun i żółta krecha. Ale co mi po tym? Co mi po tym piorunie? Ja tu chcę widzieć, na desce rozdzielczej, watogodziny, czy jak to się nazywa, wolty. Puta. Kpina, według mnie. Pożal się Boże, że tak powiem. Dali SCS, macie, odpieprzcie się. Pierwszy i ostatni raz jadę tym badziewiem. Powiem tak. Jakby można było kupić i by i ją dopracowali, to owszem, bym sobie może kupił. Pojeździł trochę w ciszy. Ale tak, żeby tylko jeździć sobie, jak ona ma tylko dane te, jak to się nazywa? No, tylko na umowę zlecenie, na szybkie zlecenia, znaczy się, bez sensu. Ja mam swój ten frachty do roboty, a nie żeby tam na krótkie zlecenia robić. Kurczę, blaszka. Aha, i ma na tym słupku też po lewej stronie, jak ktoś nas mija. O, to się pali na... Tam się w renówce paliło na żółto, a tu się na czerwono pali. To tylko tu jest, widzę, że to jest różnica taka. O, widzicie, po lewej stronie się pali, że coś nas mija, nie? Znaczy nie mija, tylko o, w drugim pasie jedzie, nie? A to działa? To działa. Bo ja mam ustawione na pipanie. No i się naładował luft, widzę. No ale nic poza tym. Tu jest akumulator jakiś, ale co? 82%. I co, to ma być? To ja chcę z tego wiedzieć. Tu jest normalnie, tu nic. Dobra, sorry. No nie ma tam nic pokazane. Dla mnie powiem tak. A tu coś pisze, co to jest? Tot. 13 godzin. Ja powiem tak. Gorszy badziew niż Renault. Tak jest moje zdanie. Tam przynajmniej było więcej wyświetlone szczegółów co do elektryki. W sensie, że mamy pojazd elektryczny i mieliśmy więcej informacji na ten temat. I tam były woltomierze, jakieś liczniki, Bóg wie co. A tu nie mamy nic. A słyszałem, że jest modyfikacja na tego elektryka. Muszę zobaczyć i porównam sobie. Może tamten elektryk ma inną deskę rozdzielczą. Muszę się temu przyjrzeć. Czemu jadę 65? Co tu jest? Aha, bo tam było ograniczenie. Dobra. Trzymaj się lewej strony. Cisza jak makiem zasiał. A jakbym okno otworzył? Kurde, bym się nie zabił.
No coś głośniej słychać, nie? No ale też ruch uliczny będzie głośniejszy, nie? Jeszcze to otworzę. Drugie. To jest jakiś szum, słyszę. Nie, nie. Ciekawe, czy dostanę mandat, znaczy, czy karę dostanę, że miał spóźnienie. W sensie. On coś tam mówił, nie słyszałem, co on tam gada. No jeżeli tak chcecie słyszeć głos, to trzeba sobie otworzyć. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Otworzyć sobie okna. Zjedź w prawo. Wiesz, jak to wyje. Okej. Na rundzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z rąk. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Pusto tu, pany. Zjedź z rąk. Dobra, dobra, szefie. O kurde. A jaki ma hamulec? Niesłyszalny. Skręć w prawo. Jesteś u celu. No i Bóg dał. Wystawimy hełm. A? No, mówiłem, że spóźnienie zaliczy mi. Ale ja mam to w życiu, że tak powiem. No, to jest samochód. To jest ciężarówek. O, proszę, to jest ciężarówek. O. To jest dźwięk. O, a wyświetlacz mam lepszy? Patrzcie. Wyświetlacz mam lepszy? Ten po prawej stronie na przykład. Tam pokazuje mi paliwo, wszystko. A tam co nie pokazywało? Wielkie G. Mówię. Ta ciężarówka tam jest tylko zrobiona na odkindle dla graczy. Macie i się kurde cieszcie. Proszę. Czy wy to słyszycie? Jak to mruczy?
To jest dźwięk. Proszę państwa. A nie jakieś tam elektryki. Dobra. Także ja będę kończył. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Bo mi nie za bardzo. Jechałem tą Scanią pierwszy i ostatni raz, że tak powiem. Także do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wam wszystkiego najlepszego. To dobre, no i życzę przede wszystkim wam zdrówka. Pozdrawiam, no i cześć.